a poprowadzi go pan Christian Tkunia z Wydziału Polityki Danych i Innowacji DG Connect w Komisji Europejskiej. Obecnie pracuje nad wdrożeniem strategii danych, a w szczególności nad przygotowaniem propozycji aktu w sprawie danych Data Act. W przeszłości był odpowiedzialny za opracowanie unijnej strategii cyberbezpieczeństwa, badania nad przyszłością technologii reklamowych i prywatności, a także pomagał koordynować wdrażanie unijnych interoperacyjnych aplikacji śledzących kontakty na potrzeby walki z COVID. Łączymy się zatem z Brukselą. Hello, good morning. Good morning. Can you hear us? Czy dobrze nas słychać? We would like to check whether you can hear us, because we cannot hear you yet. Czy dobrze się słyszymy, bo pana jeszcze nie słychać. During that kind of conferences, it's typical question, can you hear us, can you see us? So ladies and gentlemen, you probably have prepared for this. It's a standard nowadays, we all want to connect worldwide. But we have to wait. We have to wait. Proszę państwa, no to jest akurat coś, co się zdarza nagminnie. Przeciążamy te łącza właśnie w poszukiwaniu tychże danych. W poszukiwaniu połączenia, no czasami trzeba poczekać. Jest dużo otwartych danych, coraz więcej, no więc pewnie trzeba poczekać, aż te dane do nas spłyną. Ale mamy nadzieję, że za chwilę uda nam się połączyć z Brukselą. Hello, Christian, can you hear us? Because we see you. Christian, widzimy cię. Hello. Hello, good to see you. Good to hear you. How are you? Dobrze cię słyszeć. Hello. Yes, we can hear you. Can you hear us? Oh, great. So the stage is yours. Okay. Dzień dobry, szanowni państwo. W imieniu komisji dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być z wami, nawet wirtualnie, za pańskim powoleniem będę kontynuować wystąpienie po angielsku. Please do. Prosimy. This second edition of the conference is very timely. Edycja tej konferencji odbywa się czasie. We in the Commission have an ambitious agenda to ensure Europe takes advantage of the opportunities and meets the challenges of opening data. Our goal is to create a sustainable and prosperous internal market for data. Stworzenie otwartego rynku danych. I'm going to talk about three things. Zwrócić uwagę na trzy aspekty. Commitment to the digital transformation and the role of data. Second, where we stand now in terms of exploiting the potential of data and our legislative program. A także nasze prace ustawodawcze. And third, what you might expect to see in our proposal for the Data Act, which is the last major initiative in our data strategy. To jest ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o proces otwierania danych w perspektywie instytucjonalnych. Tak jak już pan sekretarz stanu, pan minister Andruszkiewicz wskazał, ta agenda polityczna jest bardzo istotna. Widzieliśmy zintensyfikowanie prac w zeszłym miesiącu w Komisji Europejskiej. Rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej chcą, żebyśmy przyspieszyli inicjatywy, które już zostały zaplanowane. Tym sposobem chcielibyśmy uwolnić potencjał, mając do dyspozycji kompleksowy kontekst działań. Patrząc również na kwestię interoperacyjności, to jest dla nas szalenie istotne. Takie podejście pozwoli nam skorzystać z szansy odpowiedzenia na różne wyzwania przez różne instytucje w obrębie gospodarki danych. Czy to z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia obywatela, z punktu widzenia badacza. Więc uda nam się pogodzić potrzeby tych poszczególnych interesariuszy i o tym również będę mówił w dalszej części mojej prezentacji. Nasze ciało w Komisji Europejskiej ma przed sobą następujące cele. Transformacje cyfrowe i także transformacja zielona.
Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że transformacja cyfrowa jest nieodzowna, jeżeli chodzi o realizację celów Nowego Zielonego Ładu. Mamy przed sobą wiele programów, polityk, które będą przyjęte przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Ten kompas wskazuje na nasze zobowiązanie dotyczące osiągania realizacji wspólnych celów, dotyczących się umiejętności, infrastruktury, gospodarki i administracji. Komisja zaproponuje tutaj listę zasad w oparciu o nasze wartości, jak również kartę praw podstawowych. Te zasady będą zwracały uwagę na dostęp do internetu, bezpieczne środowisko w sieci, edukację, demokrację, ochronę dzieci, upodmiotowienie dzieci, jak również dostęp do usług cyfrowych. Dane znajdują się w centrum zainteresowania tego kompasu. Cele, które sobie wyznaczyliśmy, zawierają w sobie na przykład upewnienie się, że do roku 2030 75% gospodarki europejskiej przejdzie na dane w chmurze, a także wdroży polityki dotyczące big data i temu podobne. Mamy dodatkową strategię dotyczącą danych. A tutaj nie zaczynamy od zera. Fundamenty zostały już tutaj położone. Opieramy się na instrumentach, które już zostały wdrożone, żeby umożliwić swobodny przepływ danych na terytorium Unii Europejskiej. Chcemy przy tym oczywiście chronić dane osobowe, co stanowi również element praw podstawowych. Na tym fundamencie chcemy również działać, korzystając z narzędzi, które pozwolą nam czerpać z korzyści drugiej fali danych przemysłowych. I chciałbym rzucić trochę więcej światła. Jak my do tego podchodzimy, jak to rozumiemy? Futurolog Harari, 21 wniosków dla XXI wieku, czytamy, że dane będą dla nas najważniejszym zasobem i polityka będzie starała się ująć w ryzy przepływ danych. No i właśnie, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie danych, mamy do dyspozycji całość gospodarki danych opiewa na 324 biliony euro, co jest bardzo dużą składową ogólnego PKB Unii Europejskiej. Tutaj również potencjał wzrostu jest znaczny. Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w roku 2020 w swoim orędziu wskazała, że dane są ważne i 80% danych przemysłowych, musimy sobie zdać z tego sprawę, są zbierane, ale nie są wykorzystane. Więc 80% danych, które gdzieś znajdują się na serwerach i przyczynia się wyłącznie do zużycia energii, natomiast nie jest realną wartością dla przedsiębiorców, dla obywateli. Skąd się ten stan rzeczy bierze? Mamy coraz więcej przedmiotów, które są ze sobą połączone. Jest ich więcej niż mieszkańców globu. I że internet rzeczy rozszerzy się. Tych produktów będzie więcej, ten czy osiągnie 20 miliardów. To są produkty, które mają elementy fizyczne. Czujniki, mikrofony, radary, mikroskopy i inne. Są to takie urządzenia, które zbierają dane. Dane, które są szczególnie cenne, natomiast nie są te dane wykorzystywane. Oczywiście przetwarzanie danych wiąże się z śladem węglowym. Mamy do tego połączenie pomiędzy tymi urządzeniami. To są również produkty niebezpieczne, dlatego trzeba się nimi odpowiednio zajmować. Trzeba je w sposób odpowiedni naprawiać i poddawać recyklingowi.
Na tym rynku również powinna wdrożyć się odpowiednia konkurencja. W strategii danych chodzi o to, aby zapewnić to, że zrealizujemy jej możliwości i sprostamy wyzwaniom w obliczu tej eksplozji danych. Mówimy o różnych czynnikach w gospodarce danych i w tym kontekście chodzi nam oczywiście o przedsiębiorstwa, konsumentów, instytucje kompetentne do spraw danych w administracji publicznej, także podmioty badawcze. Jeśli chodzi o innowacje w danych, tutaj niezwykle ważny jest dostęp do danych. Jeśli połączymy dane z infrastrukturą cyfrową, w tym z superkomputerami, z chmurą, z bardzo szybkimi sieciami, z sztuczną inteligencją, to wszystko daje nam możliwości, aby sprostać najważniejszym wyzwaniom, w tym także w zakresie ochrony środowiska. Obecnie w komisji pracujemy nad tym, aby rozwinąć w pełni skrzydła w transformacji cyfrowej. I w tym kontekście mogę podać jeden przykład, jak to zrobić. Można przewidywać i zarządzać celami związanymi ze społeczeństwem, takie jak tutaj na przykład katastrofy klimatyczne i jeszcze do tego powrócę. Przeprowadzono badanie w 10 krajach i okazało się, że bardzo ważna jest suwerenność danych dla ponad połowy respondentów. I mówiąc o suwerenności, myślimy tutaj o kontroli, zaufaniu i transparentności, czyli nie chodzi już tutaj tylko o prywatność. Tutaj nawiązuje do RODO i ochrony danych osobowych. Chodzi po prostu o kontrolę. I w Unii Europejskiej w ramach strategii danych mamy ambicje, aby Unia stała się najlepszym miejscem do przetwarzania danych. Nie oznacza to, że będziemy zmuszać firmy do przetwarzania danych w Europie, ale chcemy, by chciały tak robić. I właśnie o to chodzi w tej ambitnej agendzie. Widzimy na slajdzie kilka inicjatyw, które już są przedmiotem propozycji. Niektóre z nich jeszcze oczekują na przedłożenie i publikację. Te inicjatywy odzwierciedlają fakt, że wszyscy zgadzają się do tego, że dane są ważne i udostępnianie danych jest ważne. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że większość podmiotów, które posiadają dane, chce się nimi dzielić na swoich własnych warunkach. Ale podmioty nie posiadające danych mówią nam regularnie w ramach konsultacji, że nie mogą konkurować, nie mogą generować wartości, ponieważ nie mają dostępu do danych. Nie mają tego dostępu w ramach istniejących umów czy ustaleń. Mówią też, że w zasadzie nie istnieje swoboda umów dla małych firm, ponieważ warunki dotyczące dzielenia się danymi są nam narzucane. Stąd też chcemy stworzyć możliwości szerszego wykorzystania danych, ale chcemy też przygotować zachęty w kontekście wyrafinowanego oprogramowania, o którym wspomniałem. Mamy ustawę o zarządzaniu danymi. Ten akt o zarządzaniu danymi dotyczy tak zwanego altruizmu danych, czyli tego, aby zachęcać do dobrowolnego dzielenia się danymi poprzez zaufanych pośredników, którzy będą odpowiednio chronić nasze dane. Mamy też akt dyrektywy o jednolitym, o cyfrowym rynku. Chodzi tutaj, aby lepiej wyważyć różne interesy globalnych, dużych korporacji, które konkurują większość danych, a także konsumentów i przedsiębiorstw, które polegają na tych danych. Planujemy też inicjatywę dotyczącą zbiorów danych o wysokiej wartości, czyli chodzi o to, aby dane sektora publicznego były dostępne dla przedsiębiorstw. Mamy też akt dotyczący danych, który jest inicjatywą dotyczącą specyficznych sektorów, na przykład motoryzacji i danych dotyczących samochodów.
i mamy już z 2007 roku przepisy, które zostały zaktualizowane w 2018 roku, które dotyczą tego, że producenci samochodów muszą udostępnić dane dotyczące między innymi napraw. Ale to nie wystarczy, ponieważ pojawiają się nowe potrzeby w czasach na przykład car sharingu, czy też inteligentnego ładowania samochodów. Pokrótce chciałbym wspomnieć, jakie prace toczą się jeszcze poza pracami legislacyjnymi. To jest bardzo praktyczna praca, którą wykonuje Unia Europejska, żeby wspomóc komisję tak, aby rzeczywiście istniał swobodny przepływ danych. Zidentyfikowano różne przestrzenie danych, które odpowiadają mniej więcej sektorom gospodarki unijnej. Są ze sobą połączone, czyli tak naprawdę jest tylko jedna przestrzeń danych. Poprzez nasze mechanizmy finansowe staramy się wspierać infrastrukturę i standardy, a także zaufane sieci, tak aby można było dzielić się danymi, aby mogły to robić różne przedsiębiorstwa i organizacje, które operują w tych różnych przestrzeniach. I w tym celu powinny istnieć przejrzyste ramy i narzędzia. I jest tutaj dużo wsparcia finansowego, które jest dostępne dla takich podmiotów. Więc mamy te przestrzenie danych. A jednocześnie też słuchamy przedsiębiorców, konsumentów i rządów. I dowiedzieliśmy się, że jeszcze jest szereg problemów, którym trzeba zaradzić. Tak jak już mówiłem, większość danych ma charakter bierny, jest niewykorzystana przez większość przedsiębiorstw. A jeśli już do tego dochodzi, to wykorzystywany jest tylko ułamek wszystkich danych. Około 8% wszystkich danych według ostatniego raportu McKinsey. Tak naprawdę to są te elitarne przedsiębiorstwa, które są w stanie wygenerować wartość w oparciu o te dane. I my znamy ekosystem gospodarki unijnej i ten ekosystem jest bardzo zróżnicowany. Inaczej wygląda branża tekstylna, budowlana, elektroniczna i tak dalej. Ale istnieje szereg wspólnych elementów między nimi. I jeśli chodzi o dane, to istnieją tutaj wolskie gardła w łańcuchu dostaw, czyli dane są skoncentrowane w wybranych elementach, wybranych częściach łańcucha dostaw. A jeśli mowa o małych czy mikroprzedsiębiorstwach, czy też hotelikach typu Bed and Breakfast w Grecji, czy też o małym gospodarstwie rolnym w Polsce, takie podmioty zasadniczo nie mają dostępu do danych generowanych przez ich własne produkty. I w konsekwencji to są części gospodarki unijnej, które nie mają dostępu do korzyści płynących z digitalizacji, ponieważ nie mogą uzyskać dostępu do swoich danych. Dawniej dane dzierżył sektor publiczny. Oczywiście wiązało się z tym ryzyka, ale widzimy teraz, że dochodzi do koncentracji danych w rękach wybranych niewielu przedsiębiorstw. I tutaj w grę wchodzą przepisy własności intelektualnej. Te podmioty zapewniają sobie w ten sposób wyłączność do tych danych i chcielibyśmy właśnie promować dzielenie się danymi. Widzimy na tym slajdzie kilka przykładów, gdzie występują takie wąskie gardła. Jeśli mówimy o sektorze B2B, business to business i dzieleniu się danymi, to istnieją kontrakty dotyczące przepływu danych między przedsiębiorstwami. Mamy dyrektywę o bazach danych, które tworzą, z kolei nadają prawa tym, którzy brali udział w tworzeniu baz danych, ale niekoniecznie sami generowali dane. I też nie ma tutaj jasności, czy w przypadku robotów fabrycznych, czy na przykład zmywarek, czy w tym wypadku zarządzanie danymi odbywa się prawidłowo. Jeśli chodzi o przenoszenie danych w internecie rzeczy, to w zasadzie ono nie istnieje.
jeśli chodzi o asystenta głosowego na przykład. Takie narzędzia zbierają mnóstwo danych poprzez zapytania. Też dotyczą one wykorzystania rzeczy w ramach internetu rzeczy, ale dostawcy takiej usługi asystenta głosowego nie udostępniają danych do innych firm, do podmiotów trzecich. I jeśli zerkniemy na standardowe umowy, na przykład Amazona, Amazon jest jednym z głównych dostawców takich systemów głosowych, taki standardowy kontrakt, który Amazon narzuca, mówi o tym, że oni mają wyłączną kontrolę i wyłączną własność nad danymi, które uzyskują właśnie w drodze świadczenia usług dla użytkowników. Czy też mówimy o zmywarce, czy o lodówce nowoczesnej, czy o asystencie głosowym, większość użytkowników nie uzyskuje dostępu do swoich danych i nie wie, ile jeszcze te przedmioty będą działać, jakie są możliwości naprawy. 85% konsumentów twierdzi, że nie są zadowoleni z zakresu informacji, jaka jest im udostępniana. Zatem widzimy, że w ramach RODO ludzie uzyskali pewne prawa, one są bardzo ważne, ale to nie wystarczy. Weźmy samochody. Samochody, przemysł motoryzacyjny. Samochody są coraz bardziej ze sobą skomunikowane. Ostatnio Instytut Badawczy w Holandii badał samochody Tesla i tam okazało się, że samochody Tesli zbierają o wiele więcej danych, niż tak naprawdę udostępniają kierowcom. Czyli dotyczy to prędkości jazdy, czy też działania kierownicy. A kierowcy nie mają dostępu do tych danych. Weźmy teraz sektor opieki zdrowotnej. Można się swobodnie przemieszczać między państwami członkowskimi, ale nie pomiędzy różnymi systemami opieki zdrowotnej, kiedy podróżujemy. A to może być potrzebne, kiedy na przykład ktoś zachoruje. Czyli to jest sektor B2B i B2C. Jeśli chodzi o biznes i rząd, na tym styku państwa członkowskie już podjęły działania, aby wykorzystanie danych było łatwiejsze, bardziej przewidywalne i zgodne z zasadami proporcjonalności. Chodzi o to, aby rząd był na tych zasadach miał dostęp do danych od przedsiębiorstw. Ale przedsiębiorstwa mówią nam, że nie są w stanie przewidzieć, w jaki sposób spłyną do nich żądania o dane z rządu. Jest dużo duplikujących się zapytań i też brak koordynacji. Jeśli ma miejsce jakaś nagła sytuacja, to tak naprawdę podmioty rządowe mają trudność w szybkim dostępie, w uzyskaniu szybkiego dostępu do danych i widzieliśmy to zwłaszcza w pandemii, na początku pandemii, w pierwszych miesiącach. Istnieje ustalony proces dostępu danych w wyjątkowych sytuacjach, kiedy potrzeba danych, a nie można ich uzyskać innymi drogami. Są też zamówienia publiczne, ale są bardzo powolne i drogie. Jeden przykład. Wyobraźmy sobie, trzeba przygotować się do zaadaptowania się do skrajnych warunków pogodowych. Od 1997 roku 37 tysięcy ludzi straciło życie na skutek kataklizmów. To przekłada się oczywiście na konkretne pieniądze. I dane dotyczące kataklizmów mogłyby również pomóc nam przygotować się, odpowiednio dostosować nasze działania do takich właśnie klęsk żywiołowych. To jest tylko jeden przykład z brzegu. No dobrze, to teraz przechodząc do następnego tematu, mianowicie poszczególnych składowych Data Actu. Żeby czerpać korzyści z danych, żeby można się było danymi dzielić, no to tutaj potrzeba nam infrastruktury przetwarzania danych. Przede wszystkim usług chmurowych. No i właśnie usługi chmurowe mogą przyczynić się do
obniżenia o połowę wydatków przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o infrastrukturę IT. Natomiast przedsiębiorcy muszą mieć tutaj kontrolę nad danymi, a także innymi zasobami, które są im potrzebne. Muszą mieć kontrolę nad tym wszystkim, co magazynują w chmurze. Nie mogą, te zasoby nie mogą być zamknięte przez dostarczycieli, dostawców. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużo jeszcze technicznych norm i trzeba również konkretnej promocji dla przedsiębiorców, żeby można było poruszać się pomiędzy poszczególnymi usługami, można było z nich korzystać. 36% przedsiębiorstw europejskich korzysta z usług chmurowych, tylko tyle. To są badania Eurostatu, dane z 2020 roku. Przede wszystkim na potrzeby bardzo prostych usług, na przykład, żeby komunikować się pocztą elektroniczną, czy też magazynować pliki. W Polsce ten odsetek jest mniejszy, poniżej 25%. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane usługi, na przykład zarządzanie danymi, uczenie się maszynowe, tylko 19% ogółu przedsiębiorców korzysta z tych usług w chmurze. Mamy różnych dostawców usług chmurowych, różne elementy infrastruktury. Cały ten krajobraz jest dla przedsiębiorców zbyt skomplikowany, wiąże się również z pewnymi ukrytymi kosztami. Dodatkowo dostawcy z Unii Europejskiej mają tylko część całości rynku. 90% danych unijnych zarządzanych jest przez firmy spoza Unii Europejskiej, co stanowi samo w sobie ryzyko związane z cyberatakami, wąskimi gardłami w łańcuchu dostaw, czy też problemami, które pojawiają się w krajach trzecich. To jest tylko część tego krajobrazu ryzyk, bo wiemy, że dane również bezpośrednio oddziałują na środowisko. Trzeba, żeby te dane, które są dostępne dla przedsiębiorców, były również neutralne klimatycznie. To jest ważne z punktu widzenia transformacji klimatycznej. Wiemy, że transformacja cyfrowa i klimatyczna to są dwie najistotniejsze sprawy dla bieżącej Komisji Europejskiej. Chcemy, żeby dane były teraz składowane bliżej samego urządzenia, które je generuje, zamiast tego, żeby składować dane w odległych miejscach, co może mieć negatywne przełożenie na klimat. Polska ma 1,4 miliona gospodarstw. Jedna z najwyższych liczb w Unii Europejskiej. Tutaj można zbierać dane, na przykład dotyczące jakości gleby, plonów w czasie rzeczywistych. Coś, co może również być konkretną wartością dla rolników, żeby mogli prowadzić swoje przewidywania, jak również optymalizować łańcuch dostaw. Natomiast takie inteligentne rolnictwo nie jest jeszcze dość rozpowszechnione. Dlatego proponujemy nasze cele. Chcemy, żeby 75% przedsiębiorców wykorzystywało do roku 2030 usługi chmurowe. 75% przedsiębiorców będzie wykorzystywało chmurę do roku 2030, powtarzam. Innym z naszym celem jest, żeby 10 tysięcy takich bezpiecznych punktów magazynowania danych było dostępnych w Europie i będą te miejsca uwzględniały takie krytyczne sektory, jak na przykład rolnictwo. Tutaj chcemy oczywiście wychodzić naprzeciw wyzwaniom związanym z możliwościami wykorzystania tych danych. Spiszę się już do końca mojej prezentacji. Pozwolicie Państwo, że pokrótce podsumuję, jak wygląda wizja dla Data Act z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Przede wszystkim zależy nam na uzyskaniu uczciwości, jeżeli chodzi o gospodarkę danymi. Chcemy usunąć dysproporcje w gospodarce danych. Chcemy, żeby przedsiębiorstwa, przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, były w stanie prowadzić innowacje i konkurować ze sobą. Dodatkowo zależy nam, żeby konsumenci i przedsiębiorstwa zyskali kontrolę nad danymi, które wytwarzają. Wreszcie
administracja publiczna powinna odpowiednio wychodzić naprzeciw wyzwań związanym z kreowaniem polityki w sprawie danych. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Państwu ciekawy wgląd w to, jak Komisja Europejska patrzy na najważniejsze wyzwania związane z danymi. Jak zamierzamy do tych wyzwań podchodzić. Bardzo dziękuję. Gratulujemy. Pańskiej znajomości polskiego robi wrażenie. Dziękujemy za tę prezentację. Dziękujemy za Pańską pracę.